Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przedstawiam 12. Mistrza Świata w szachach, Anatolija Karpowa, który rozegrał swoją partię z Julą Saksem, węgierskim arcymistrzem. Anatolij Karpów, moi drodzy, słynął z tego, że potrafił grać w szachy bajecznie technicznie. Co to znaczy? Technicznie, czyli potrafił przeciwników zaduszać powolutku, powolutku. To jest oczywiście przynośne zaduszać, ale w szachownicy potrafił robić takie cuda, że no, można powiedzieć, że jego partie są nieco nudne, chociaż dla mnie osobiście bardzo ciekawe, no ale techniczne szachy są z reguły nudniejsze niż atrakcyjne poświęcenia, między innymi, które stosował Michał Tal pewnie większość osób kojarzy Michała Tala. Ale tutaj mówimy o Karpowie, no i przejdźmy od razu do tej y, analizy. E4. E4 rozpoczął Anatolij Karpow. C5 odpowiedział przeciwnik. Skoczek F3. Tutaj mamy obronę sycylijską. Jeszcze nie wiemy, jaki wariant dokładnie powstanie. D4. Sprawa normalna. Pionek do centrum, żeby tutaj zneutralizować piona. Wyprowadzić figurę. Postawić skoczka w centrum. To jest bardzo ważna sprawa w obronie sycylijskiej. Staramy się po prostu grać takie. Jeżeli ktoś gra E4, no to stara się tutaj w ten sposób właśnie grać. Skoczek na F3. Z atakiem tutaj na pionka, moi drodzy. Pionek E4 jest atakowany, no więc trzeba go obronić. Można to zrobić na wiele sposobów. Można zagrać gońcem na D3 z opcją szybkiej roszady. F3 prawdopodobnie też jest możliwe, chociaż specjalistą w szachiliiskie białymi nie jestem. No ale myślę, że skoczek C3 naturalna odpowiedź ze strony białych jest najczęściej spotykana. Skoczek wychodzi i broni po prostu pionka D6 ze strony czarnych. No i moi drodzy, Anatolij Karpow tutaj niby techniczny zawodnik, ale wybiera wariant niezwykle ostry. Ten wariant nazywa się atakiem Keresa i jest to posunięcie, moi drodzy G4. Bardzo niestandardowe posunięcie. Teraz, w dzisiejszych czasach, jest to bardzo często spotykane. Warianty są opracowane naprawdę do 20 kilku, 30 kilku posunięć, nawet do końcówki. Chociaż troszkę to, że tak powiem, zabiera magii szachom, ale no niektóre warianty są naprawdę rozpracowane bardzo, bardzo daleko. Osobiście wolę grać to czarnymi. Aczkolwiek tutaj Karpow popisuje się tym ruchem G4. Jeszcze w roku 84 pewnie nie było to tak bardzo mocno dane. H6 to jest bardzo prawidłowa i zdrowa odpowiedź ze strony czarnych. Pilnujemy, żeby pionek nie zagrał na G5, chociaż taki ruch G5 jest jak najbardziej możliwy, grany w teorii jest możliwe zagranie H4, ale Karpow wybiera dosyć dobre posunięcie wieża G1. Solidny ruch. Godząc się z tym, że już nie będzie krótkiej roszady, ale ta wieża może w przyszłości tutaj nieźle zadziałać i pomóc. Pomagać piłkowi dojść do pola G5. Jest taki plan, oczywiście, żeby zagrać H4 i G5, żeby atakować tutaj te skrzydło królewskie. Goniec E7 tutaj czarne muszą robić rozwój, nie mają wyjścia. Goniec na E3 standardowa również odpowiedź i skoczek na C6. Wszystko tu jest pięknie, wszystko tu jest normalnie. Można grać teraz w różnoraki sposób, moi drodzy. Można i spróbować h4, chociaż tutaj również przyznaję się specjalistą w tym wariancie białymi nie jestem, hetman f3 wiem, że jest spotykane. Może goniec e2, może wymiana. Ciężko mi tutaj rzec jak mają grać białe, ale przyjrzyjmy się jak właśnie odpowiedział Karpow, więc można brać z niego przykład. Moi drodzy, Hetman e2 zostaje zagrane. Na pozór dziwne posunięcie, gdyż blokuje gońca, ale to ma swoje uzasadnienie, mianowicie białe proponują tutaj zrobić za chwilę długą roszadę, a goniec może w przyszłości wyjść przez tą diagonalę oczywiście, ale też może opcja będzie zagrana na g2 lub na h3. Któż to wie, w zależności jak tutaj czarne postąpią, tak białe będą grać. Goniec D7, no posunięcie jak posunięcie, wyprowadzenie figury, zauważcie, że tutaj ta wieża z pionkiem stoją niezwykle ciekawie i tak czarnym można powiedzieć nie chce się za bardzo zrobić ruszady, to takie jest dosyć psychologiczne zagranie, chociaż trzeba uważać z tą oczywiście ruszadą. No H4, H4 zagrywa Anatolij Karpow, mocno strasząc już przeciwnika na skrzydle, tutaj czarne postanawiają wybić skoczka, goniec oczywiście musi wymienić i E5. No dobrze, ma to swoje plusy i minusy, moi drodzy. Plus jest taki, że troszeczkę goniec jest otwarty, chociaż tutaj skoczek z gońcem nie są w stanie zbić tego pionka, gdyż to jest bardzo dobrze bronione. No i z oczywiście, goniec musi uciekać, więc wraca sobie spokojnie na. E3. Bicie na G4 się nie opłaca, bo stracimy dwie figury, a wieża tutaj jest bardzo chętna, żeby, że tak powiem, poświęcić się za dwie lekkie figury i pionka. To się opłaca białym przede wszystkim. Dwie lekkie figury z reguły się opłacają. Mieć, znaczy, opłaca się mieć dwie lekkie figury za wieżę, z reguły. Nawet jeżeli w, jeżeli w punktach będzie porówna, bo wieża ma 5, pionek ma 1, w sumie 6, 3 plus 3 to też 6. Niby porówno, ale. Dwie figury jednak są nieco nieco w tej sytuacji lepsze. Goniec na C6 ze strony czarnych. No i moi drodzy, tutaj Karpow zagrywa hetman na D3. Oczywiście e, trzeba tak grać, żeby tutaj bronić tego pionka e, ze skoczkiem. W tym momencie Hetman zagrywa na E5 i moi drodzy, Długa Roszada. Karpow ma to, czego chciał. Przede wszystkim w sycylijskiej chodzi o to, żeby opanować punkt D5. Wprawdzie tutaj goniec ze skoczkiem bardzo ładnie pilnują. Hetman również pilnuje, ale to białe raczej wiodą prym na tym punkcie. Zobaczcie, wieża z Hetmanem, skoczkiem gońcem, i pionkiem, przepraszam. No, jest walka, bardzo duża walka na punkcie D5. No ale to trzeba też wykorzystać. Moi drodzy, tutaj czarne postanawiają zagrać, no takie powiem szczerze, nieco ryzykowne posunięcie, ale też uzasadnione. No może chodzi o to, że tutaj przeciwnik Karpowa wie, z kim ma do czynienia i stara się zaostrzyć pozycję. No, skoczek E4 zostaje zagrane, Poświęcenie figury przez czarne. No niestety nie jest to dobre posunięcie. Karpof reaguje dosyć dobrze, no a oczywiście trzeba wybić w pierwszej kolejności jest to odciągnięcie skoczka z pola C3, żeby zbić pionka na A2, aczkolwiek teraz następuje ruch D5. No i uwaga! Jeżeli skoczek wróci na C3, to mamy D4 i czarne odzyskują to, tę figurę czy tą figurę, zawsze mam z tym problem, wybaczcie. No ale co by się działo, jak na przykład skoczek by odszedł na pole, załóżmy G3 lub D2, chociaż D2 to jest D4 i goniec jest w pułapce, więc powiedzmy skoczek na G3, no to moi drodzy, tutaj jest odpowiedź prosta. D4, jeżeli goniec zagra na D2, no to hetman zbija na A2 i wierzcie mi, że ta pozycja czarnych jest niezwykle interesująca, mimo straty figury, gdyż grozi mat, Białe muszą coś zrobić. Prawdopodobnie zagrać C3, ale to odsłania wolną linię, i tam wieża już się czai na C8, żeby atakować króla. Bardzo trudno się bronić w tej pozycji niż, niż atakować, więc czarne na to liczyły. Ale moi drodzy, Karpow, nie od parady był mistrzem świata. On grał dosyć bezpiecznie w szachy i wiedział co się święci, dlatego też postanowił. Oddać tego skoczka i zagrał Hetmanem na B3. Nie chciał wchodzić w jakiekolwiek komplikacje, zauważył inne zależności, które tutaj mogą dać mu sporą przewagę. No, czarne nie mają za dużego wyboru, jak wybić tego skoczka. Gdyż na przykład d4 również nie działa, bo jest zawsze goniec Z2 z 2, stępem i skoczek ucieka, a tu się wszystko broni, więc wybicie nastąpić musi. I moi drodzy goniec zagrywa na c4. Ta bateria tych figur naprawdę spełnia bardzo ważną rolę. Co ciekawe, tutaj jeżeli czarne by zrobiły roszadę, a chce się zrobić roszadę, wiąże się naprawdę z dużym ryzykiem, gdyż po g5. Nie za bardzo widzę jak tutaj grać czarnymi, moi drodzy. No, król przeszedł y, do roszady, ale wieża na niego tutaj patrzy bardzo złym, wrogim okiem. No i tutaj tak naprawdę ta pozycja się totalnie rozwala. To jest przegrana totalnie czarnych. Y, Wiem, że to się łatwo mówi, ale troszkę silniejsi szachiści już widzą te zależności. Tutaj grozi przede wszystkim wybicie, otwarte linie na króla się pojawiają, no i robi się niezwykle niebezpiecznie. Tutaj przeciwnik karpowa zagrał wieża F8. Bojąc się długiej ruszady, no, bronić pionka tutaj raczej trzeba. Raczej posunięcie F6 nie wchodzi w grę, gdyż jeden szach. Słabe pola na, słabe białe pola powodują, że król jest w wielkich tarapatach. Dlatego też, oj przepraszam najmocniej, dlatego też Wieża zagrała na F8. No i moi drodzy, przechodzimy do takiego kulminacyjnego punktu w tej partii, gdyż Karpow zagrał posunięcie niezwykle zaskakujące, pewnie dla samego przeciwnika i dla analizujących tę partię. Mianowicie, tutaj jeszcze tylko powiem, co by można było na przykład zagrać dobrego. Można było mimo wszystko grać G5 i próbować rozwalać tutaj te skrzydło. Ale Karpow postanowił zagrać. Uwaga, wieża D5. Bardzo interesujące posunięcie i niezwykle niezwykle ciekawe. Chodzi o to, żeby zbić po prostu pionka za takim na Hetmana. No, ale widzimy przecież, że goniec może zbić wieżę. Jeszcze tylko powiem, co by było na przykład, jakby Hetman zagrał na C7. No Karpow myślę, że zagrałby wieżą na D1 i świadomie oddawał jakość za cenę gońca, który tutaj w tej sytuacji po białych polach wiódłby raczej zwycięski prym. Wiem, że to też się łatwo mówi, ale no na poziomie tutaj arcymistrza jest to uzasadnione. Skoro Karpow poświęca w ten sposób jakość, to coś jest na rzeczy. Też oczywiście po Hetman C7 można zagrać goniec na B5 z próbą wymiany zachowując jakość. Tutaj czarne postanowiły przyjąć ofiarę, goniec wypił. No i moi drodzy, co tutaj się dzieje? Są jakieś oczywiście groźby bicia na B7, jak najbardziej. Nie widać konkretnej groźby takiej, żeby zagrozić królowi czarnemu, ale zobaczcie, jak są figury ustawione. Białe, figu białe figury są ustawione całkiem nieźle. Ta wieża zawsze tutaj może przejść za chwilę na D1. Hetman idealnie, król jest bezpieczny. Tak tutaj gloryfikujemy troszeczkę karpowa, ale to są fakty. No a wieże tutaj no, nie działają póki co. No, goniec jedynie jest dosyć dobrą figurą, która chroni króla, ale król ma mało miejsca, więc też trzeba bardzo uważać. Moi drodzy, wieża, oj, najmocniej przepraszam, tutaj wieża zagrała na d8, e, absolutnie długa roszada, bo tam mat groził na b7 hetmanem. Wieża d8 i teraz e, pytanie jest takie, czy można wybić pionka na B7 z opcją później szacha. Otóż wybić można, ale pozycja nie będzie dobra dla białych, gdyż jest odpowiedź mianowicie taka. Goniec bije na H4, żeby zwolnić pole dla króla i po takim szachu król na E7. Okazuje się, że tutaj czarne stoją całkiem dobrze i te wieże zaczynają grać, na przykład na B8, na C8 i robi się niezła przestrzeń dla czarnego króla, więc też bezpieczeństwo większe w tym wypadku. No tak nie można. Karpow no, słusznie, moi drodzy, zagrał spokojnie. Goniec C4. To są właśnie, To są właśnie takie... Posunięcia mistrzowskie, podobają mi się te ruchy. On to robił um, niezwykle dobrze. Karpow grał powoli tymi figurami i niezwykle dokładnie. No, cały czas grożąc tutaj i grozi przede wszystkim zagranie goniec B5. Moi drodzy, w tym momencie um, tutaj przeciwnik Karpowa zagrał goniec B4 nie pozwalając na zagranie goniec B7. C3 ze strony Karpowa i B5. Chodzi też o to, żeby tego gońca odpędzić. No, tutaj białe się kompletnie nie przejęły tym i zagrały goniec na E2. I okazuje się, że pionek jest tutaj zdobyty, gdyż goniec musi uciekać. Goniec zagrywa na D6. No właśnie, goniec zagrał na D6, żeby król miał oczywiście pole E7. I czy Karpow wybił tego pionka na B5? Moi drodzy, absolutnie nie. On tu dalej ciśnie. Hetman D5. Wydaje się, że Hetman idzie pod rentgen... Y na wieże. Tak się też dzieje, aczkolwiek tu się też złego nic nie wydarzy, gdyż goniec jedynie może uciec w tę stronę, w tą stronę, w tę stronę. Ach, poprawcie mnie, bo to jest zawsze problem, ale chyba dwie y, y, formy wypowiedzi są prawidłowe, tak mi się wydaje. No cóż, y, moi drodzy, y, tutaj w tej sytuacji y, król zagrał na S7. To zawsze jakiś tam szach groził Hetmanem na C6 i gońcem na B5 w tym wypadku. Król E7 i goniec zagrał na C5. No tutaj się pojawiały konkretne groźby, Hetman bije na E5. Jest możliwe. Co by na przykład się działo, jakby czarne chciały tego pionka obronić? No właśnie, moi drodzy, można sobie zatrzymać teraz materiał, bo to jest bardzo ważny moment. Tak w partii nie było, ale jakby tak się zadziało, co zagrać. Tu jest, jest totalnie przegrana pozycja. Trzeba zauważyć pewne takie fajne taktyczne. Komplikacje, fajną, fajną taktyczną, tutaj, tak, tak, taktyczną zależność, można by tak rzec. Moi drodzy, tutaj Karpów mógłby zagrać niewiarygodny ruch. Goniec na C4. Z opcją dania mata na E6. Pojawiają się tutaj naprawdę niesamowite rzeczy. A jeżeli czarne pokusiłyby się o bicie na C4, to mamy goniec na D6. Wieża D6 zbić musi i zbijamy Hetmana. Bardzo ciekawa pułapka ze strony Karpawa była przygotowana na pewno. Znaczy, Karpow na pewno to widział. Czarne również to zauważyły, więc zagrały w następujący sposób. No, goniec zbił po prostu na C5, gdyż groziło bicie na E5, jak już wspominałem, potem na D6. Hetman zbił na E5 z szachem, król D7. No i Karpow spokojnie odbił gońca. Moi drodzy, powoli sytuacja robi się niebezpieczna, gdyż król jest w centrum, wieże nie grają, w zasadzie nie grają. No jest jakoś mniej, ale te figury mają potencjał, dlatego też przewaga białych jest tutaj, myślę, że znacząca mimo, że silnik ocenia to jako równą, ale silnik po prostu widzi jakąś tam obronę dalekosiężną, że tak powiem, daleko wzroczną, Nie wierzę po prostu w to. To jest 84 rok, no, dlatego szachy w tamtych latach były naprawdę piękne. W tych, w tych latach również są piękne, ale bardziej skomputeryzowane. Hetman zagrał na C7, to jest prawidłowa obrona, ale mamy Hetman F5 moi drodzy. Nie pozwalamy królowi iść na C8. Król na E7. Mamy spokojnie dużo czasu, żeby zbić pionka. To tak też się dzieje. Król zwraca z powrotem. Hetman znowu Udaje szacha i Hetman zagrywa na E7. Czarne prawdopodobnie tu by przyjęły remis z pocałowaniem ręki. No ale Karpow nie chce remisu, rzecz jasna. Zagrywa wieża E1 i już są piekielne groźby na króla. Wieża d6, zrozumiały ruch, król się chowa i wieża ma szansę się zasłonić, ale niestety teraz to nie działa, również bo jest goniec na c4, piękne posunięcie, niepozwalające zagrać wieży na e6 i tutaj jest przy okazji szach, robi się niezwykle niebezpiecznie, poza tym zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Król jest nieco zakleszczony tutaj nie może nigdzie ruszyć na te czerwone krateczki, które zaznaczymy oprócz C8 w tym wypadku. Także tu się robi niezwykle niebezpiecznie. Król zagrywa na D8 i goniec zbija spokojnie na B5. Podsumujmy: dwa pionki więcej, jakość mniej. Znaczy dwa pionki więcej u białych, ale jest jakość mniej. Atak na króla pozostaje. No i król jest po prostu w centrum. A6 zostaje zagrane przez czarne. Goniec A4 spokojnie. I posunięcie G6. No niestety ten ruch tutaj już też nie należy do najlepszych. No, ale odpędza Hetmana. Zrozumiała sprawa. Hetman naciska na króla. Hetman zagrywa na F3, moi drodzy, i król na C8. No, ten ruch jest już grubym błędem. Trzeba teraz to wykorzystać. Można zatrzymać materiał i poszukać fantastycznego posunięcia, które zastosował Karpow. Moi drodzy, jest to ruch wieża na E7. Kto znalazł to posunięcie, to wielkie, wielkie brawa. Bardzo trudne posunięcie. O co tu chodzi? wieża poświęca się tutaj na e7 jeżeli hetman wybija no to dajemy szacha na a8 no król jedyne pole to ma na c7 i hetman a7 szach jeżeli król zmierza na d8 broniąc hetmana no to dajemy mata no a jeżeli um, król Wraca na C8. No to oczywiście zbijamy Hetmana z wygraną pozycją. Piękne zagranie przez Krapowa pod tytułem wieża S7. Tutaj przeciwnik poświęca swoją wieżę, żeby odwrócić nieco uwagę. W tym momencie król wybija na D1 i Hetman zabija na S7. Tutaj też nic nie daje, moi drodzy. Ten sam motyw wchodzi, mianowicie. Piękna współpraca w ogóle gońca z Hetmanem. To naprawdę się chwali i widać, że króla pięknie tutaj no, gonią, tak? Po prostu, no, zobaczmy po prostu jak poszło. Hetman na A8 ze strony białych, król. C7 za dużego wyboru nie ma. Hetman A7, ta sama reguła, moi drodzy. Jak tutaj to bijemy, jak na D8 to dajemy mata, więc król zmierza na D6. Hetman zagrywa na B6, pilnując pola, i w tym momencie się czarne poddały. Dlaczego? Gdyż jak czarne zagrają, czy królem tutaj, czy królem tutaj, powiedzmy tu, to dajemy. Ten, to jest ten sam efekt. Hetman D4, król E6, moi drodzy, i piękny mat na B3. Tylko czeka, żeby goniec tutaj zagrał. Bardzo ładna partia karpowa, bardzo mi się spodobała. Mam nadzieję, że przypadła Wam do gustu. Piszcie w komentarzach swoje sugestie, swoje plany, że tak powiem, w tej partii. Może coś przeoczyłem? Mam nadzieję, że tak, będzie pole do dyskusji. Serdeczne, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.